Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w sympozjum ekumenicznym, które zostanie zorganizowane 18 stycznia, początek o godzinie 10, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przy ulicy Świętego Stanisława 14. Sympozjum będzie składać się z dwóch części. Pierwsza część, refleksje na temat synodalności w Kościele. Prelegentami będą ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, ksiądz dr Łukasz Leonkiewicz z Kościoła Prawosławnego, pan profesor Jerzy Sojka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Druga część, Jezus obmywa swoim uczniom nogi, refleksje wokół fragmentu Ewangelii świętego Jana 13:1-17, perspektywa rzymskokatolicka, ksiądz dr Krzysztof Wąs, perspektywa luterańska, pani profesor Kalina Wojciechowska i perspektywa prawosławna, ksiądz Artur Aleksiejuk. Bardzo serdecznie zapraszam. To sympozjum organizowane jest w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.